przywilejowa. Ale dobrze, a skoro już tutaj tak zaczęliśmy mówić o tym, gdzie to mieszkanie są jeszcze małych miastach, to i wspomnieliśmy o obrzeżach, to myślę, że warto powiedzieć o infrastrukturze. To jest pewien element niezbędny, nie wiem, do jazdy, szkoły, przedszkola, żłobki, czy w końcu nawet sklepy. I z tego punktu widzenia, czy Pan zdaniem, jeżeli tak mamy jak obecnie te 17 lokalizacji, czy tu mieliście Panowie problem z pojazdami, czy też może młodzi ludzie powinni liczyć się z tym, że to będzie pewna trudność? Uważnie, jeżeli popatrzymy na budownictwo realizowane przez rynek deweloperski, można przypuszczać, że te problemy pojawią się w najbliższym czasie, ponieważ deweloperzy często lokalizowali swoje i lokalizują swoje inwestycje na działkach, które są znacznie oddalone od skupisk ludzkich, od jakiejkolwiek infrastruktury. I my mimo zapewnień, że wraz z samorządami będą dążyć do tego, aby powstawały nowe placówki handlowe, nowe szkoły, przedszkola, będą wspólnie partycypować w kosztach. Rzadko widać takie przykłady pozytywnej współpracy dewelopera i samorządu. Być może ten program to przełamie, chociaż ja jestem sceptycznie nastawiony i ta logistyka w przypadku tak oddalonych ośrodków może mieć znaczenie, chociaż być może przy dobrej wierze samych samorządów, które wyegzekwują na to odpowiednie środki wraz z Państwowym Funduszem, uda się uruchomić taką pozytywną współpracę. Tutaj Solidarność miała pewne zastrzeżenia do tego w swojej opinii, mówiąc, że nie wiadomo, czy samorządy będą gotowe na to, żeby partycypować też w kosztach. No właśnie, także możemy potwierdzić to, co mówi Pan z Metro House, bo jest to jedno zastrzeżeń, które mamy wobec tego programu. Nie wiemy, jak samorządy odniosą się do budowania w krótkim czasie infrastruktury do miejsc oddalonych od centrów miast. I trochę ten program, jeżeli rzeczywiście mieszkania będą budowane poza centrami, będzie taki wbrew zaleceniom urbanistów, którzy mówią o tym, że jednak powinniśmy wykorzystywać centra miast, a nie dalej rozlewać miasta poza własne brzegi. Urbaniści też często podkreślają fakt, że polskie miasta rozrastają się ponad miarę. Jeżeli popatrzymy na Warszawę, tu już w tym momencie są problemy logistyczne, komunikacyjne, utrzymanie całej sieci autobusów i innych środków komunikacji staje się z roku na rok coraz bardziej kosztowne, z uwagi na to, że stolica nam się coraz bardziej rozrasta, wchłania kolejne obszary, rozbudowuje się. Więc z punktu widzenia ekonomicznego, zbudowanie kolejnych osiedli na obrzeżach tych miast może być dosyć problematyczne. A spójrzmy też, to nie tylko kwestia Warszawy, myślę, że w innych miastach ten problem również występuje i koszty niestety później przenoszone są na samych mieszkańców i płacą zazwyczaj więcej za komunikację miejską. Widać to w konsekwentnych, takich postępujących podwyżkach cen biletów w różnych miastach. Myślę, że warto też powiedzieć coś o kolejce, bo tam jest tak planowane, żeby preferencje były dla rodzin wielodzietnych. No i tutaj takie pytanie, czy to jest jakby właściwa konkurencja, czy nie należałoby wyrównać tych szans, także dla osób, które jeszcze dzieci nie mają, założyły rodzinę i dopiero planują, czy to nie wyhamuje jakby rozwoju. Tak, to jest coś podobnego, co widzieliśmy w przypadku programu 500+, który jest skierowany do osób, które mają już jedno dziecko i powinny starać się, czy w zasadzie już mają dwójkę dzieci, a powinny starać się o kolejne. My jesteśmy na stanowisku, że jednak należy brać pod uwagę sytuację tych osób, które dopiero chcą założyć rodzinę i im to maksymalnie ułatwiać, osób, które wchodzą na rynek pracy, ponieważ jak wiemy, około połowa młodych ludzi do 35 roku życia żyje jeszcze z rodzicami, co tak naprawdę uniemożliwia czy utrudnia bardzo posiadanie dzieci, zniechęca na pewno w naszym stopniu, więc to jest jeden z głównych zarzutów, który my również mamy pod tym programem. Program Mieszkanie Plus jest bardzo podobny tutaj do programu Mieszkanie dla Młodych, które też faworyzuje rodziny wielodzietne. Dostają największe dofinansowanie do wkładu własnego. W tym przypadku będzie podobnie. Ja myślę, że powinniśmy pomyśleć nad takim systemem, który jednocześnie dawałby dostęp dosyć sprawiedliwy dla osób, które są młode, skończyły studia, myślą o pozostaniu w kraju, ale jednocześnie nie mają szans w rywalizacji o własne mieszkanie w programie właśnie z rodzinami wielodzietnymi, którym oczywiście też powinniśmy pomagać, ale ten program bardzo faworyzuje w stosunku do innych grup potencjalnych beneficjentów. Są też osoby starsze, bo rzekomo z tego programu mają skorzystać wszyscy, więc też jest oczywiście pytanie, gdzie w kolejce ustawią się osoby starsze, bo one za specjalnie czekać już nie mogą. Na pewno program będzie się zmieniał. Jak patrzyliśmy na programy Rodzina na swoim czy Mieszkanie dla Młodych, na początku były zupełnie inne parametry, które wraz z czasem zmieniały się dosyć znacznie. Można
zgłosić fakt, że chociażby w rodzinie na swoim dofinansowaniu do kredytu trafiało do osób, które posiadały już mieszkania, które w jakiś sposób inwestowały wręcz na rynku nieruchomości. To były przypadki patologiczne. Mam nadzieję, że tego typu sytuacje nie będą się zdarzać przy programie Mieszkanie Plus, chociaż wiemy, że Polacy potrafią koloryzować rzeczywistość. Czy też to, co może delikatnie odróżnia program, ten program od wcześniejszych, jest to, że jednak tutaj nie ma tej kwestii, że program jest skierowany do osób, które mają już dosyć dużą zdolność kredytową i są w stanie kupić mieszkanie. To jest duża kwestia, że tu chodzi o to, że... Ale też musimy odpowiedzieć sobie na pytanie w ogóle, czemu służy ten program, jaki on ma cel. Tak trochę tego nie wiem, bo czy chodzi o mobilność pracowników, czy chodzi o demografię i zakładanie rodzin, czy może chodzi o na przykład podkręcenie koniunktury na rynku mieszkalnictwa, budownictwa. Tego nie wiem. Bo od tego pytania, o tym, jaki jest cel tego programu, powinniśmy w ogóle zacząć debatę. No właśnie, skoro już mówiliśmy tutaj o budownictwie, to myślę, że warto powiedzieć, przypomnieć, że wicepremier Morawiecki powiedział tutaj, że to jest szansa na rozwój też branży budowlanej, branży architektonicznej, ta budowlana to 15% PKB. Jest pytanie, czy pana zdaniem to rzeczywiście te branże rozkręci i jaki to będzie miało wpływ na pracowników, bo myślę, że to też jest kwestia. Tak. Czy patrzę z perspektywy młodych ludzi, którzy zaciągają kredyt, to myślę, że taki program jest szansą dla nich, bo nie będą przez ten kredyt, jakby nie wpadną w pułapkę kredytu na 35 lat i zdecydowanie bardziej będą elastyczni, silniejsi na rynku pracy, zmienią się z proporcji. Natomiast musiałby ten program mieć charakter masowy. Na razie jest to 16 tysięcy docelowo mieszkań, jeśli dobrze pamiętam, 17 lokalizacji, więc nie możemy mówić, że jest to program masowy, który zmieni już jakby rynek pracy. Mówiąc o tej perspektywie pracownika, który ma do wyboru albo zaciągnąć kredyt na 30 lat, albo wejść w ten program. A jak to wpłynie na rynek? No bo fakty są takie, że powtórzmy, na pewno atutem tego programu jest fakt, że my tutaj faworyzujemy dostęp do mieszkań na wynajem, których jest w Polsce dosyć mało. Moda na mieszkania na wynajem jest właściwie nikła w porównaniu do innych zachodnioeuropejskich krajów, więc upowszechnianie w świadomości potencjalnych nabywców faktu, że można wynająć mieszkanie i tak spełnić potrzeby mieszkaniowe, nie zawsze potrzeba jest kupować własnego mieszkania, jest na pewno plusem. Czy to nie obniży cen na przykład najmu tego wolnorynkowego w związku z tym? Jeżeli chodzi o lokalne warunkowania, pewnie tak. Bo jeżeli ja zdołam sobie wyobrazić sytuację, gdy w danej dzielnicy pojawi się całe osiedle stawiane w ramach programu Mieszkanie Plus, gdzie będziemy mieli dostęp do kilkunastu, może kilku tysięcy jednostek mieszkań w ramach tego programu, to może lokalnie wpłynąć na rynek wynajmu. Chociaż z drugiej strony osoby, które będą wynajmowały w tych okolicach mieszkania, to nie będą tylko osoby, które tam w okolicach mieszkają. To będzie często ludność napływowa z innych miejscowości, z innych miast, więc to wpływu globalnego może nie mieć, ale w lokalny jak najbardziej. Ale jeszcze wróćmy do tych pracowników branży budowlanej, dlatego że tutaj znowu są pewne zastrzeżenia Solidarności, które mówią, że nie ma pewności, czy program został potencjalnie doszacowany, ponieważ pracownicy w tej branży jakby ich płace rosną najszybciej. Czy one są bardzo mocno powiązane z koniunkturą, więc jeżeli rzeczywiście w branży będzie dobrze się działo i ten program będzie wpływał na zwiększenie liczby miejsc pracy, na to, że ten sektor będzie rósł, no to pewnie pensje pracowników również pójdą w górę, ale myślę, że nie będzie. Nie mamy warunków do tego, żeby te pensje bardzo szybko rosły i tu niezależnie od tego, czy jest to sektor budownictwa, czy inny sektor, to chyba w warunkach póki co deflacyjnych, nie wydaje mi się, żeby to miało aż tak szybko postępować. Dziękuję panu za udział w programie, to był Gospodarczy Temat Dnia, Anna Grabowska, do usłyszenia za tydzień, do widzenia. A w dalszej konsekwencji już technologicznie rozdajemy frugo mocno owocowe. Kup piekarnik do zabudowy Beko za 1949 zł i odbierz 135 butelek frugo. Saturn technologiczna jest chora i kaszle. Od zawsze podaje jej Dobra. Szklarzak? A cię nie będzie?
wiodąca technika. Czerwone i białe znicze w wyjątkowej cenie. Jedynie 2,22 za sztukę. Znicze tylko 2,22. Zatwierdzili coś nowego. Chciałbym zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź w konsorcji się z lekarzem ochrony zdrowia. Właściwości stosowane zagrażą twojemu życiu lub zdrowiu. Czasu wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest tu Valerina. Na odenerwowanie weź Valerina z maksymalną dawką kuzynka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerina. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Nawet 360 mg fizycznego. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na kolorowych składnikach. Aflofarm. Jest zawsze urządzony przynajmniej piątek, no i wykorzystamy też polskie zasoby, że tak Media Expert od 18 do 21. Nocne przeceny. Na dużo wymagająca na duży rozwój niż świadego wyglądu na tej lot. Może zostawmy to. Dobrze, że decyzja w sprawie zakupu siłowców na zagranicę zapadła. I dobrze, że to podejmuje Radio 24. Na nowo. Książki, które zaskakują, dają do myślenia, wzbudzają emocje, fragmenty czytają, a potem opowiadają o nich sami o tym. Szczerze, cztery oczy, polska, między kropkami, każdą sobotę o 20.15. Pozdrawiamy. Kawa Kulska. I do Państwa dziękujemy już w tej części, na tę część audycji aktualności dnia. To były wszystkie tematy, za chwilę serwis informacyjny w Radiu Maria. Jest 14. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Zbigniew Boniek został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mateusz Morawiecki uspokaja, że wprowadzenie jednolitego podatku nie spowoduje wzrostu obciążeń dla społeczeństwa ani likwidacji ulg. 90% ludzi może mieć tylko tak samo albo trochę lepiej, ale wreszcie. Komisji rewizyjnej, ale ta najważniejsza informacja.
informacja, przypomnijmy, jest taka, że Zbigniew Boniek został ponownie prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej na lata 2016-2020. O wyborach nowego prezesa PZPN mówił reporter Polskiego Radia 24 Łukasz Sobolewski. Mateusz Morawiecki uspokaja, że wprowadzenie jednolitego podatku nie spowoduje wzrostu obciążeń dla społeczeństwa ani likwidacji ulg. Wicepremier, minister rozwoju i finansów zapewnił o tym w przerwie debaty z udziałem byłych wicepremierów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą. Spotkanie zorganizowano w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Mateusz Morawiecki podkreślił, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić o szczegółach jednolitego podatku, ale dodał, że nie należy się bać jego wprowadzenia. Wszelkie niepokoje mogę rozwiać, że rząd będzie prowadził do jakiegoś wzrostu opodatkowania na poziomie, prawda, z 19 na 40. Albo że będzie zlikwidowana ulga dla małżonków, troszkę już nie korda, jak również, że będzie zlikwidowana ulga dla osoby samotnie wychowującej dziecko, tak to jest naprawdę. Minister rozwoju i finansów dodał, że po wprowadzeniu nowego rozwiązania większość Polaków nie odczuje zmiany w wysokości obciążeń. Ta koncepcja będzie wtedy doszlifowywana po to, żeby potem pokazać ludziom, na czym ona polega, żeby zobaczyli, że 90% ludzi może mieć tylko tak samo albo trochę lepiej, ale prościej, a już dla kogokolwiek będzie jakakolwiek podwyżka, to nie będzie ona jakaś tak bolesna, jak się ludzie boją. Wprowadzenie jednolitego podatku jest planowane na 2018 rok. Mateusz Morawiecki powiedział, że dotrzymanie tego terminu jest możliwe. Jest wniosek prokuratury o pomoc podczas ekshumacji ciała pary prezydenckiej. List w tej sprawie otrzymał proboszcz katedry na Wawelu. Według nieoficjalnych informacji czynności w krypcie miałyby się rozpocząć w nocy 14 listopada. Jeszcze we wrześniu prokuratura krajowa zdecydowała o ekshumacji ciał wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Przeciwko tej procedurze protestuje część rodzin osób, które zginęły na pokładzie prezydenckiego Tupolewa. Sprawa jest też szeroko komentowana w Sejmie. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążyk. Postępowania prokuratury nie chce oceniać poseł PiS Michał Dworczyk. Polityk Prawa i Sprawiedliwości uważa, że skoro śledczy podjęli taką decyzję, to mają ku temu odpowiednie przesłanki. Można by powiedzieć, że nie ma tu nic niezwykłego, ponieważ większość polskich żołnierzy, którzy polegli w misjach, po powrocie ich ciał do kraju była przeprowadzana sekcja zwłok. Tego zabrakło w przypadku ofiar tragedii smoleńskiej. W związku z tym, jak rozumiem, jest to nadrobienie braku procedur. Krokom prokuratury dziwi się Cezary Tomczyk, Platformy Obywatelskiej. Poseł PO nie wyobraża sobie, aby ekshumacje przyniosły coś nowego w śledztwie w sprawie katastrofy smoleńskiej. W Polsce odbyło się 9 ekshumacji, które były przeprowadzone w Polsce. Wyniki tych ekshumacji są jasne. Doszło do pewnych błędów, jeśli chodzi o stan. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny śmierci, ponad wszelką wątpliwość pokazano, że doszło do katastrofy leczniczej. Ciężko sobie wyobrazić, żeby część osób w tej samej katastrofie zginęła w taki sposób, a inna część w inny sposób. Decyzję o ekshumacji krytykuje poseł Nowoczesnej Grzegorz Burgo. Jego zdaniem ekshumacja wbrew woli rodzin to zbyt bolesne doświadczenie. Jeżeli prokuratura doprowadzi do tego, to będzie to bardzo powiedziane, wydajne i wydaje się nie zna. I można powiedzieć, że wszystko, bo wszyscy będziemy ponownie w środku konfliktu w ekshumacji, ale również i w pogrzebie. Czyli ta gorąca rana będzie znowu rozgrzewana i znowu się bardzo będziemy dzielić. Ekshumowane nie zostaną szczątki tych ofiar katastrofy, które przebadano już wcześniej w czasie śledztwa. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź z Polski na zalecenia dotyczące rozwiązania sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Margaritis Innes poinformował, że komisarze omówią sytuację na posiedzeniu po przeanalizowaniu odpowiedzi. Na tym etapie nie będziemy spekulować o ewentualnych możliwych krokach. Tak jak już mówiliśmy, musimy mieć czas, by uważnie przeanalizować odpowiedź z Polski. Warszawa w przesłanej odpowiedzi odrzuciła zalecenia, tłumacząc, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. W liście czytamy też, że część rekomendacji stała się bezprzedmiotowa w związku z nową ustawą o Trybunale. Polska napisała też, że komisja nie ma kompetencji, by oceniać zgodność polskich ustaw z konstytucją. Pod koniec lipca Bruksela rekomendowała rządowi m.in. opublikowanie zaległych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i stosowanie się do nich. Wraz z publikacją rekomendacji komisja przeszła do drugiego etapu tzw. procedury kontroli praworządności. Zignorowanie zaleceń może zakończyć się wnioskiem komisji o nałożenie sankcji,
włącznie z odebraniem głosu na unijnych posiedzeniach ministerialnych. Do tego potrzebna jest jednak jednomyślność wszystkich krajów, a Węgry już zapowiedziały, że takiego wniosku nie poprą. Łukasz Polinceusz z Fundacji Republikańskiej powiedział w Polskim Radiu 24, że polski rząd i Komisja Europejska powinny zasiąść do rozmów. Może te zmiany, które dzisiaj proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, idą już w dobrym kierunku wyjaśniania sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i być może Komisja Europejska by na to przychylnym okiem spojrzała, ale tu potrzeba dobrej wymiany informacji, jakby ustalenia status quo. Dalsze przepychanie tego z Komisją Europejską, czy też tutaj w ramach rządu, nie ma sensu. Sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego należało już wyjaśnić dobrych kilka miesięcy temu. Sytuacja trwa. No, jak wiemy, sama strona rządowa to przyznaje. Wszystko rozstrzygnie się już trudno więcej. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Polskie Radio 24. W funkcjonowaniu domów opieki dla osób starszych jest wiele nieprawidłowości, powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dotyczy to zwłaszcza jednostek, które są prowadzone nielegalnie i nie są zarejestrowane. Służby wojewody o nich nie wiedzą, bo działają w szarej strefie, dodała minister. Mamy jakieś poczucie bezradności w ściganiu się z pomysłowością tych, którzy pod szyldem działalności gospodarczej, czasami usług hotelarskich, agroturystyki, czy jeszcze inne, prowadzą działalność typowo opiekuńczą, całodobową, która wymaga chociażby minimalnych standardów zatrudnienia. Minister odniosła się do przypadku zatrzymanego dwa dni temu Marka N., który w Gierzu prowadził dom opieki. Podopieczni przebywali w skandalicznych warunkach. 5 osób po przewiezieniu do szpitala zmarło. Mężczyzna prowadził też inne ośrodki w Polsce. Andrzej Duda jest liderem rankingu zaufania do polityków. W październikowym badaniu CBOS swoje zaufanie do prezydenta zadeklarowało 62% respondentów, o 3 punkty procentowe więcej niż we wrześniu. Drugie miejsce w rankingu przypadło premier Beacie Szydło, której ufa 57% ankietowanych, co jest wzrostem aż o 7 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego badania. Trzecie miejsce pod względem społecznego zaufania zajął Paweł Kukiz, z takim samym jak w sierpniu i wrześniu, 47% wynikiem. Na dalszych miejscach znaleźli się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, 44% deklaracji zaufania, oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński, ufa mu 37% ankietowanych. Z kolei listę polityków najczęściej budzących nieufność otwiera minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, któremu nie ufa 52% respondentów. Nieco rzadziej z brakiem zaufania ze strony Polaków spotykają się Jarosław Kaczyński, 49% deklaracji nieufności, Grzegorz Schetyna, 39% i Zbigniew Ziobro, 37%. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich, wspomaganych komputerowo w dniach 8-19 października bieżącego roku, na liczącej 937 osób reprezentatywnej próby losowej dorosłych mieszkańców Polski. Śledztwo w sprawie przetargu na śmigłowce armii przeniesione z Warszawy do Szczecina. Rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański tłumaczył, że powodem decyzji prokuratury krajowej są względy organizacyjne i znaczne obciążenie warszawskiej prokuratury głównie sprawami reprywatyzacji. Motywem były tutaj względy organizacyjne, w szczególności okoliczność, że prokuratura warszawska jest w tej chwili bardzo znacznie obciążona pracą związaną z postępowaniami reprywatyzacyjnymi, ponieważ my tylko kilkanaście spraw przekazaliśmy do prokuratury we Wrocławiu, natomiast wpłynęło do nas kilkadziesiąt zawiadomień dotyczących spraw reprywatyzacyjnych i musimy się nimi zająć. Są to sprawy skomplikowane o bardzo obszernym materiale dowodowym. Niemniej śledztwo w sprawie Karakali prowadzone jest w kierunku niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę MON. Pierwsze zawiadomienia w tej sprawie wpłynęły do nas w 2015 roku. Wówczas po postępowaniu sprawdzającym została podjęta decyzja o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie. W związku z publicznymi informacjami o złożeniu nowych zawiadomień, a także wypowiedziami osób publicznych na temat tego przetargu, podjęliśmy decyzję o podjęciu wcześniej zakończonego postępowania sprawdzającego i wszczęliśmy w tej sprawie śledztwo. Na początku października Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, poinformowało o zakończeniu rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, uznając dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski, a wartość proponowanego offsetu była niższa od oczekiwanej.
Na rynku głównym w Krakowie świętowano 98. rocznicę wyzwolenia miasta spod austriackiego zaboru. Bogusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Kraków odzyskał wolność, to odzyskał wolność dzięki podgórzanom, którzy poszli na dworzec w Płaszowie i zawiadomili inne miasta, że w Krakowie będzie rewolucja, a następnego dnia z rana przyszli do Krakowa z dość sporym oddziałem i przejęli władzę w Krakowie. Marek Zdziaski, komendant 12. Galicyjskiego Pułku Piechoty Krakowskie Dzieci. Warta stała tutaj 3 dni bez jedzenia. My taką robimy tutaj historyczną wstawkę, że Noworolski przyniósł na Wartę kiełbasę, papierosy, picie. Michał Kozioł, Krakawelola. Kraków był pierwszym miastem, w którym usunięto po władzę zaborczą. A było to zasługą jednego człowieka, oberleutnanta 57. Pułku Piechoty Tarnowskiego Pułku Antoniego Starasza. 31 października 1918 roku oddziały Antoniego Stawera zajęły dworzec w Płaszowie. Później przejęły kontrolę nad koszarami wojskowymi w Podgórzu, a następnie w triumfalnym pochodzie żołnierze przeszli na rynek główny w Krakowie, gdzie przed ratuszem pełnili wartę. Przejęcie władzy odbyło się bez walki. Rozpoczyna się policyjna akcja Znicz 2016. Od dziś do 2 listopada na drogach i w okolicach cmentarzy będzie więcej policji. Patroli. Największych utrudnień należy spodziewać się 1 listopada, ale policja liczy, że ruch rozładuje się dzięki weekendowi, który poprzedzi wszystkich świętych, powiedział naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Krakowskiej Policji podinspektor Krzysztof Burtek. Faktycznie przez ten okres weekendu, choćby sobota, niedzielę, dodatkowo wszystkich, kto zawrzył urlop poniedziałek, te osoby mogą już kilka cmentarzy odwiedzić, na których w tym jednym dniu nie będą się przemieszczać, to może być tylko plus. No, ale generalnie my mamy okres kilkudniowy, w którym się skupiamy. Oczywiście 1 listopada jest takim, można powiedzieć, napadem, gdzie musimy zwrócić szczególną uwagę na to bezpieczeństwo, na płynność ruchu. Policja powtarza apele do kierowców o odpowiedzialną i ostrożną jazdę, a o akcji Znicz już za chwilę na naszej antenie. Dziś w kraju pochmurno i deszczowo. Spodziewane zachmurzenie duże i przelotny deszcz. Najwięcej opadów na północy. Temperatura od 8 do 11 stopni. Jedynie nad morzem miejscami do 13. Wiatr na południu umiarkowany. Na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny. Na wybrzeżu okresami silny. Porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Ale nie miewa zbrodni ani krzyku, Panie. Reklama. Bez mojej winy tu biegną, by mnie napastować. Obudź się, wróćmy na spotkanie. Mamo, skąd on się tutaj? Zaprosiłam ich, to wszyscy moi znajomi z Facebooka. Na ciebie będą wypadnie. Moc moja. MediaMarkt ma 18 lat. Też masz czasem 18 lat. Teraz na 18 urodziny w MediaMarkt. Za żelazo Defarge o mocy 2600 watów. Z funkcją strażaka i opatentowanym systemem odkamieniającym. Zapłacisz jedynie 199 zł, oszczędzając 190 zł. MediaMarkt. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Łosoś potroszony jakości z natury Carrefour nawet za 26,99 kg. A pieczarki 4,49 kg. Oferta ważna do poniedziałku 31 października. To wszystko dla ciebie. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok. Ciągle gęsty katar. Ból głowy przy pochłaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin. Zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Irigasin pomaga natychmiast. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Na zatoki i gęsty katar już tylko Irigasin. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Przed Państwem hity cenowe stokrotki. Szynka wieprzowa bez kości jedynie 10,88 za kilogram. Szynka 10,88. A teraz duże znicze. Czas palenia 45 godzin, tylko 7,50 za sztukę. Przy zakupie 2 znicze. Stokrotka. Zakupi jak spłatka. No i przyszła już jesień. Lucha, zimno i wietrznie. To wyzwanie dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność Gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Któż mnie wprowadzi do miasta wyrodnego? Któż mnie doprowadzi na szkole? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Ty nas odrzuciłeś? To była reklama. I nie wychodzisz z naszymi wojskami.
Daj nam 17 pomoc przeciw nieprzyjacielom, bo ludzkie wsparcie jest Polskie Radio 24. Dokonamy wyboru czynów pełnych mocy. Polskie Radio 24, Krzysztof Żydowski, do godziny 15. Chwała Ojcu i Synowi, szkolnych podręcznikach, i na ile jak była na rynek początku, szkolnych podręczników może ucierpieć na reformie edukacji. Wcześniej znak o nadchodzącym Polskiego Radia 24. A w naszym studiu podkomisarz Dariusz Marcinak, komendant na policji. Dzień dobry, witam pana. Panie komisarzu, no, co roku zbliża się 1 listopada i co roku słyszymy o tym, że kierowcy powinni być uważni, że na drogach będzie mniej bezpiecznie, że trzeba więcej uważać, a po 1 listopada niestety zazwyczaj pojawiają się smutne statystyki. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że akcja Znicz jest największą akcją policyjną, jaka ma miejsce co roku w naszym kraju. Jest w nią zaangażowana ogromna rzesza policjantów, ale wspierają nas w tym także inne służby, jak żandarmeria wojskowa, straż graniczna, straże miejskie, gminne, strażacy, ochot, OSP, nadzór ruchu, także jest całe ogromne... Ktoś policzył liczbę funkcjonariuszy w tych dniach. Jest na jeżeli chodzi o policjantów, to takimi liczbami mogę operować, to na co dzień będzie to kilkanaście tysięcy policjantów, a w szczytowym momencie, czyli 1 listopada, nawet 20 tysięcy. Także jest to żandarmerię, straż miejską, straż gminną, strażaczów, armia ludzi. Tak jest, armia ludzi, która będzie dbała o bezpieczeństwo Polaków, ale przede wszystkim ważne jest to, że Polacy sami powinni zadbać też o to swoje bezpieczeństwo. I tutaj tą naszą rozmowę, wiem, że mamy niewiele czasu, ale bym chciał szybciutko podzielić na dwie części. Taką prewencyjną i to, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Najpierw prewencja? Najpierw prewencja, szybciutko. Niestety ci, którzy, że tak powiem, żywią się cudzą krzywdą, starają się wykorzystywać tego typu sytuacje, w związku z tym apelujemy zabezpieczyć swoje domy, pamiętać o zastosowaniu wszystkich zabezpieczeń, które w domu mamy, zamknąć dobrze dom, uruchomić systemy alarmowe, jeżeli takie są, poprosić sąsiada o wsparcie, aby to jedno zabezpieczenie, a po drugie bezpieczeństwo w drodze na cmentarz, na targowisku i na samym cmentarzu. Niestety złodzieje kieszonkowi i inni oszuści będą starali się ten czas wykorzystać. My przeciwdziałamy temu też między innymi w ten sposób, że wśród tej całej masy policjantów, którzy pełnią służbę w ramach akcji Znicz, są też policjanci nieumundurowani, którzy będą bacznie przyglądać się temu, co się dzieje na przystankach, w środkach komunikacji miejskiej, na targowiskach i na samych cmentarzach. Tutaj, tak jak mówiłem, przede wszystkim kieszonkowcy, ale także niestety trochę nasza nieuwaga na cmentarzu sprawia, że zaaferowani sprzątaniem grobu odkładamy torebkę, odkładamy saszetkę, żeby mieć wolne ręce na to sprzątanie. Niestety przy ogromnej liczbie osób, które przewijają się przez cmentarz, nie trudno o to, by ktoś z tego tłumu po prostu wyciągnął rękę po cudze mienie. A my czasami chyba trochę rzeczywiście zapominamy o bezpieczeństwie, spiesząc się, rozmawiając z rodziną, której nie widzieliśmy od wielu, wielu miesięcy. Nie zauważamy pewnych rzeczy. Tak jest. No, wydawać by się mogło, że no w zasadzie no tutaj jest to ta ławeczka koło grobu, w zasadzie mam to na wyciągnięcie ręki, ale naprawdę to jest chwila nieuwagi, kiedy układam kwiaty w wazonie, alejką idzie tłum ludzi, właściwie rzeka ludzi i to, żeby ktoś po prostu złapał tą torebkę czy saszetkę, to jest naprawdę... chwila i już tego mienia nie zobaczymy. I jeszcze jeden element, na który chciałbym zwrócić uwagę w tym wymiarze prewencyjnym. Na cmentarze jest ten 1 listopada wyjątkowym dniem w Polsce i w sposób szczególny obchodzony. W zasadzie nie ma takiej osoby, która będąc zdrowa nie udaje się na cmentarz, ale niestety też jest też tak, że wiele starszych osób udaje się na ten cmentarz. Czasem mogą mieć kłopoty z powrotem. Jeżeli zabieramy ze sobą osobę starszą, babcię, dziadka, rodziców, którzy na co dzień nie poruszają się samodzielnie, bo już są jakoś ograniczeni chorobą, czy zabieramy ze sobą dzieci, a więc te dwie grupy osób, którym samemu może być trudno się poruszać, pamiętajmy, może taki drobiazg przypiąć do ubrania, jakąś karteczkę z numerem telefonu do nas, tak żeby ta osoba starsza, może schorowana, czy to dziecko, w tym tłumie naprawdę to jest moment, może się zagubić, kiedy będzie miała przy sobie taką karteczkę z numerem telefonu, do nas będzie łatwiej odnaleźć. Nie za każdym razem przypominają się dantejskie sceny przy wejściu na cmentarz Brudnowski, gdzie jest tak zwane wąskie gardło, ale to zapewne w kilku innych miejscach można by było zaobserwować podobne zdarzenia, gdzie ścisk jest tak niebywały właśnie 1 listopada, że tam naprawdę nie trudno o to, żeby się zgubić. Żeby się zgubić, albo żeby zostać okradzionym.
To też, więc z dwóch powodów przynajmniej należy bardzo, bardzo uważać. No to teraz drugi temat. Pytanie, czy nie mniej ważny, być może nawet bardziej istotny, bo tu niestety pojawiają się również ofiary śmiertelne, czyli ruch drogowy. Tak, to jest bardzo ważny i newralgiczny moment także obchodu tej uroczystości Wszystkich Świętych, a zatem dojazd do cmentarzy. Będziemy przypominali, że wzmożone działania na głównych ciągach komunikacyjnych, na drogach dojazdowych do miast, ale także wokół nekropolii, gdzie naprawdę bardzo duże zagęszczenie będzie służb, policjantów i, tak jak mówiliśmy, innych osób, które będą dbały o to, żeby na tych dojazdach było bezpiecznie. Przypominamy, mamy listopad, to już jest taka pora, kiedy dość szybko zapada zmrok. Pogoda już nie jest tak łaskawa dla kierowców. Ma być lekko deszczowo niestety. Może być nawet lekko deszczowo, do tego spadające liście. To jest idealna sytuacja do tego, żeby wpaść w poślizg, czego oczywiście nikomu nie życzymy. W związku z tym po raz kolejny, jak przy każdej tego typu okazji, przypominamy, apelujemy o rozwagę do kierowców, żeby się nie śpieszyć. Widziałem swego czasu taką kampanię społeczną dotyczącą właśnie 1 listopada, kiedy było nie śpiesz się na cmentarz. Właśnie, żeby tam dojechać, by odwiedzić zmarłych, a nie by tam spocząć. I to, myślę, jest taki może bardzo wymowny obraz, ale niech zostanie w naszej głowie, że dojedźmy na ten cmentarz chwilę później, ale dojedźmy do niego jako ci, którzy odwiedzają swoich bliskich, którzy na tym cmentarzu spoczywają. A zatem ten rozsądek. Bardzo ważna jest taka wzajemna życzliwość na drodze. Wiadomo, że przy cmentarzach... Ja się uśmiecham, bo z tym to jest zawsze problem niestety. Tak jest. Trzeba pamiętać też, że przy cmentarzach będą organizowane, właściwie przy każdym cmentarzu, jakieś takie dodatkowe parkingi. W związku z tym część pasów jezdni będzie wyłączona, bo będzie przeznaczona na miejsce parkingowe. Jakieś tam trawniki, pobocza, to będą miejsca przeznaczone na parkowanie. Przypominam, by zwracać uwagę, że osoby, które będą odpowiednio oznakowane, czy to będą osoby z jakimiś kamizelkami, czy oczywiście funkcjonariusze policji, żandarmerii, tak, to oni kierują ruchem na miejscu i przypominam jedną z podstawowych zasad ruchu drogowego. Najważniejsze na drodze są znaki podawane nam przez kierującego ruchem. To panie komisarzu, to od razu spytam. Zdarzają się w takich dniach, nie mówię tylko o 1 listopada, ale o podobnych wydarzeniach, kiedy rzeczywiście ten ruch jest o wiele większy, kiedy policjanci muszą podejmować specjalne działania. Zdarzają się takie sytuacje, że kierowcy postanawiają jednak podyskutować z policjantem? Policjanci są od tego, żeby kierować ruchem, żeby dbać o bezpieczeństwo. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy. Teoretycznie wszyscy o tym wiedzą, oczywiście z różnymi zachowaniami kierowców czy pieszych. To jest też bardzo ważny element przy okazji tej uroczystości Wszystkich Świętych. Ale to policjanci są od tego, by wskazywać, jak bezpiecznie się poruszać i bardzo prosimy, by do tych rad się stosować. Pamiętajmy, jeżeli mówimy tutaj o kierowcach, że w tej chwili dany drogi kierowco jesteś na tym pasie, do którego inni się dołączają, na tak zwany suwak. W związku z tym ta życzliwość pomoże, żeby ten kierowca poprawić lewej stronie wjechał. O tej życzliwości. Ale proszę pamiętać, że za chwilę, drogi kierowca, to ty będziesz na tym pasie, który będzie próbował się włączyć do ruchu. I wie pan doskonale, że to jest zupełnie inna sytuacja, prawda? Jak ja jedę tym pasem, to niekoniecznie chcę kogoś wpuszczać, tak ale jest. Kiedy ja chcę wjechać, to wtedy jestem bardzo zdziwiony, że ci inni kierowcy dlatego są coś nieprzyjemni. Dlatego przypominam o tym słowie klucz życzliwość i będę je powtarzał do znudzenia. Poruszyliśmy też, wiem, że mamy mało czasu, ale poruszyliśmy też ten temat pieszych. Szybko jest zmrok, poza tym te pięknie wyglądające cmentarze wieczorem oświetlone przez setki tysięcy zniczy zachęcają do spacerów. Apelujemy i przypominamy, korzystamy z chodników. Natomiast po zmroku rzeczywiście jest problem z widocznością na jezdni. Przypominam o obowiązującym prawie, to już nawet nie chodzi, który mówi o tym, że po zmroku, poza obszarem zabudowanym, trzeba nosić elementy odblaskowe. I to nawet nie chodzi o to, czy będziemy upominać czy karać mandatami, bo nie to jest istotą rzeczy. Istotą rzeczy jest to, by osoby piesze czy rowerzyści, czyli ci niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, mogli bezpiecznie dotrzeć na cmentarz i z cmentarza do domu.
To jeszcze jedna kwestia. O ile byłoby prościej, szczególnie jeżeli chodzi o duże miasta, no wiadomo, że nie we wszystkich miejscowościach to jest możliwe, o ile byłoby bezpieczniej, prościej, mniej tłoczno, gdyby rzeczywiście większość kierowców zdecydowała się na transport miejski? Zawsze o tym przypominamy. Mamy te informacje także u nas na stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie oczywiście zapraszamy. Środki komunikacji publicznej są najlepszą metodą, by w tych dniach dotrzeć do nekropolii, do cmentarzy. Właściwie nie ma takich miast, gdzie zakłady komunikacji miejskiej, jakkolwiek one będą się nazywały, tak? Ale no, nazwijmy się ci, którzy, umówmy się, ci, którzy zarządzają tym taborem miejskim, zawsze przy tej okazji uruchamiają dodatkowe linie, dodatkowe składy tramwajów, autobusów, także naprawdę jest dużo wygodniej dojechać na cmentarz tymi środkami komunikacji miejskiej. Nie będziemy stali w korku, nie będziemy się musieli martwić o miejsce parkingowe. Oczywiście rozumiem tych, którzy przyjeżdżają z daleka, którzy wiozą osoby starsze czy schorowane, to jest nieuniknione, ale myślę, że spora rzesza odwiedzających cmentarzy mogłaby to zrobić spokojnie, korzystając ze środków komunikacji publicznej, co byłoby i wygodniejsze, i tańsze, i szybsze. No jeżeli pomyślimy o tym, ile czasu być może będziemy musieli spędzić na poszukiwaniu miejsca do parkowania, to może się okazać, że ta oszczędność w czasie jest tylko pozorna. Dokładnie, to może być to tylko tak się wydawać. To w takim razie oczywiście zachęcamy wszystkich, aby do tych rad pana komisarza się zastosowali dla obopólnego dobra. Za rozmowę bardzo, bardzo dziękuję. Pan podkomisarz Dawid Marciniak, Komenda Główna Policji. Aha, przepraszam, na koniec jeszcze. Do kiedy będzie trwała akcja Znicz? Akcja Znicz rozpoczynamy dzisiaj i będzie trwała aż do środy 2 listopada, czyli do tego dnia powrotów. I to będzie ten czas, jak widać, on jest bardzo wydłużony. Mamy nadzieję, że wiele osób rozłoży w czasie te wizyty na cmentarzach. Życzymy wszystkim spokojnej, bezpiecznej podróży. Tak, i do miejsca spoczywania państwa bliskich, aż do momentu do powrotu do domu. No tak, a policjantom, którzy będą w tych dniach pracować, chyba należy życzyć bardzo nudnych dyżurów. I przede wszystkim ciepłych. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Czy w twoim krwiobiegu płynie choć kropelka benzyny? Jeśli tak, zapraszam w każdą sobotę o 15.15. 3 kwadranse, pełne pasji do motoryzacji. Zawsze interesujący i inspirujący goście, z którymi rozmawiam na tematy leżące w sercu każdego miłośnika samochodów i motocykli. Od dziedzictwa i zabytkowej motoryzacji po najświeższe nowinki techniczne. Podpowiadam, jak jeździć, by czerpać z posiadania auta prawdziwą radość i umieć przetrwać w każdych warunkach drogowych. Wyjaśniamy, podpowiadamy i proponujemy, jak rozwiązywać problemy dnia codziennego. Od kłopotów z ubezpieczycielem po nie zawsze uczciwych mechaników. Mariusz Gzyl, zapraszam. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 14.30. Zbigniew Boniek pozostał prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej i od tego zaczniemy. W serwisie powiemy też o prokuratorskim śledztwie w sprawie przetargu na śmigłowce Caracal, a także o ostatnich podwyżkach cen paliw. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zbigniew Boniek został wybrany prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej na drugą kadencję. Zagłosowało na niego 99 delegatów. 16 delegatów poparło drugiego z kandydatów, Józefa Wojciechowskiego. Prezes Zbigniew Boniek zapewnił, że będzie współpracował także z tymi, którzy głosowali przeciwko niemu. Kiedy zostałem wybrany 4 lata temu, dostałem 61 głosów. Były wojewódzkie związki, które jawnie i oficjalnie mówiły, że miały innego kandydata. Był też inny mój kandydat, był jest inny mój wiceprezes, który był moim kontrkandydatem. Powiedziałem po wyborach, zapominamy, robimy razem polską piłkę. Muszę powiedzieć, że tym 16, którzy dzisiaj głosowali, też mogą być pewni, że od jutra ja o tym nie pamiętam i jak chcecie, możemy polską piłkę robić razem. Dziękuję. Oprócz prezesa, delegaci wybierają dziś też 5 wiceprezesów oraz 12 członków zarządu PZPN. Zbigniew Boniek pełnił funkcję szefa Piłkarskiego Związku od 4 lat. Prokuratorzy podejrzewają, że przetarg na śmigłowiec wielozadaniowy dla polskiej armii mógł być ustawiony. Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariuszy publicznych, wszczęła warszawska prokuratura, zostało jednak przekazane do prokuratury w Szczecinie.
Śledczy wprost mówią, że warszawska prokuratura okręgowa jest przeciążona pracą w związku z postępowaniami dotyczącymi reprywatyzacji w stolicy, jak przekonuje prokurator Michał Cigański. My tylko kilkanaście spraw przekazaliśmy do prokuratury we Wrocławiu, natomiast wpłynęło do nas już kilkadziesiąt zawiadomień dotyczących spraw reprywatyzacyjnych i musimy się nimi zająć. Dlatego sprawą przetargu na Caracale zajmie się prokuratura regionalna w Szczecinie. Powód to podejrzenie ustawienia przetargu, mówi Michał Cigański. Przedmiotem tego śledztwa jest kwestia niedopełnienia obowiązków bądź nadużycia kompetencji przez funkcjonariuszy publicznych i działania na szkodę Ministerstwa Obrony Narodowej. Prokuratura raz w tej sprawie odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, ale szereg kolejnych zawiadomień, a także wypowiedzi osób publicznych spowodowały, że temat przetargu został przez śledczych podjęty na nowo. Rozmowy w sprawie śmigłowców Caracal fiaskiem zakończyły się na początku października. Według rządu oferta Airbusa nie zabezpieczała interesów ekonomicznych i bezpieczeństwa Polski. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Komisja Europejska potwierdziła, że otrzymała odpowiedź z Polski na zalecenia w sprawie rządów prawa związane ze sporem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik Margaritis Skinas poinformował, że komisarze omówią sytuację na posiedzeniu po przeanalizowaniu odpowiedzi. Na tym etapie nie będziemy spekulować o ewentualnych możliwych krokach. Tak jak już mówiliśmy, musimy mieć czas, by uważnie przeanalizować odpowiedź z Polski, powiedział rzecznik komisji. Dokument przesłany z Warszawy liczy 10 stron. Rząd odrzucił w nim zalecenia Brukseli, tłumacząc, że ich spełnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa. W liście do Brukseli czytamy też, że część rekomendacji komisji straciła na ważności w związku z nową ustawą o Trybunale. W odpowiedzi rząd stoi też na stanowisku, że komisja nie zachowała rzetelności, przygotowując zalecenia. W tym tygodniu po raz kolejny zdrożały paliwa. Średnio cena oleju napędowego i benzyny wzrosła o 3-4 grosze za litr. Nieco wzrosła też cena za litr autogazu. Urszula Cieślak z łódzkiego biura maklerskiego Reflex zwróciła uwagę, że jest drożej niż przed rokiem w tym samym czasie. Na przykład za litr benzyny trzeba płacić więcej, średnio o 21 groszy. Olej napędowy jest droższy o 18 groszy. Jedynie niewielkich, niemal żadnych zmian nie odczują ci, którzy będą tankować autogaz, ponieważ tu ta różnica wynosi jedynie 2 grosze na litrze. Urszula Cieślak uważa, że perspektywa nadchodzącego tygodnia wygląda nieco bardziej optymistycznie niż to, co się działo w ostatnich tygodniach. Ze względu na lekką korektę cen ropy w dół i stabilizację cen na rynku hurtowym, powinny przestać już rosnąć ceny paliw na stacjach, co nie oznacza, że na wszystkich z nich będziemy obserwować stabilny poziom cen. W dalszym ciągu możemy obserwować lekkie korekty w górę lub w dół, ale już jeśli chodzi o średnie ceny w kraju, to ten przyszły tydzień powinien być znacznie spokojniejsze, a więc ceny powinny pozostać na poziomie zbliżonym do obecnego. Średnio za litr benzyny 95-oktanowej trzeba zapłacić 4 zł. 58 groszy, za litr oleju napędowego 4 zł. 44 grosze, a za litr autogazu złotówkę i 99 groszy. Prognoza pogody. Dziś w kraju pochmurno i deszczowo. Temperatura przeważnie od 8 do 11 stopni Celsjusza. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 15 zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 35 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan Jarosław Matuszewski, Polska Izba Książki. Dzień dobry. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o książce edukacyjnej, a także o nadchodzącej reformie edukacji. No, mimo różnych pogłosek, mimo różnych głosów, które można było w ostatnim czasie usłyszeć, reforma jednak wejdzie w tym terminie, w którym była zapowiadana. Bardzo wyraźnie powiedziała to pani premier Szydło. Co ta informacja oznacza dla rynku książki edukacyjnej w Polsce? To jest dobra informacja, no bo nowe podręczniki, czy zła informacja, bo mało czasu, rewolucja, duże wyzwania? Przede wszystkim oznacza, że mamy dużo pracy przed sobą. Może tak, dla ułatwienia to załóżmy, że ta reforma rzeczywiście wchodzi w życie, że ta zapewnienie... Wszystko na to wskazuje. Tak, wszystko na to wskazuje. Żeby mniej gdybać po prostu. Załóżmy, że wchodzi. To tak, po pierwsze, dobra informacja jest taka, że jest informacja, dlatego że my trochę na nią już czekamy i namawialiśmy, żeby jak najszybciej ją ogłosić, czy tak, czy inaczej. Po drugie, to oznacza, że mamy bardzo dużo pracy do września przyszłego roku i potem. Po trzecie, to oznacza, że trochę bez względu na to,
jak będzie wyglądać dalej atmosfera wokół reformy oświaty i jaka będzie atmosfera środowisk, w środowiskach, które tą reformą są żywo zainteresowane, to my mamy bardzo dużo takiej roboty, która nie czeka na takie decyzje pod tytułem, jak się skończy protest, czy jak się, co będzie się mówić o tej reformie i tak dalej. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że wchodzi reforma i że, mam nadzieję, w ślad za tym wchodzą takie drobiazgi, bez których nie da się zrobić podręczników, czyli podstawy programowe, rozporządzenia dotyczące trybu dopuszczania Ale podręczników do użytku. Na to wszystko cały czas czekamy. Tak. My się spotkaliśmy, my jako środowisko wydawców, spotkaliśmy się z panią minister na początku września i opowiedzieliśmy jej o możliwym harmonogramie przygotowania książek na nowy rok szkolny 17-18 i powiedzieliśmy, że jest to możliwe i podtrzymuję to dzisiaj, że jest to możliwe, ale oczywiście są niezbędne warunki do tego, czyli podstawa programowa znana w listopadzie w całości do wszystkich klas, które są objęte... Możemy się tu na chwilę zatrzymać, bo ja chciałbym jak gdyby usłyszeć, spróbować sobie wyobrazić, jak taki proces przebiega. Załóżmy, że któregoś listopada pani minister przedstawia wydawcom takie założenie programowe i rzeczywiście w sposób bardzo rzetelny, fachowy, punkt po punkcie, wszystko jest tam wyszczególnione, nie ma się czego czepiać. Przyjmijmy ten scenariusz. Co się wtedy dzieje? Jak taki podręcznik krok po kroku powstaje? Po pierwsze... Podręczniki piszą dwa zespoły. Pierwszy zespół to są autorzy. Dzisiaj już nie ma takich sytuacji praktycznie, że pisze to jedna osoba. Dzisiaj to są zespoły zazwyczaj łączące kompetencje akademickie z nauczycielskimi, czyli teoretyczne z praktycznymi. Bardzo często do opracowania podręcznika powoływane są różne zespoły. Jeden w przypadku nie wiem, języka polskiego, jeden zespół opracowuje literaturę starożytną, średniowieczną, inny współczesną. I to jest praca zlecona na zewnątrz wydawnictwa. To są zespoły, które pracują jakby poza murami wydawnictw. A wewnątrz wydawnictwa jest z kolei zespół redakcyjny, który to, co otrzyma od zespołu autorskiego, już przygotowuje pod szczególne potrzeby nauczycieli, którzy będą z tego korzystać. Czyli zewnętrzny zespół pracuje z podstawą programową, a wewnętrzny zespół pracuje z nauczycielami, którzy będą pracować z danej książki. Proszę w razie czego poprawiać to, co mówię, ale jest tak. Państwo jako wydawnictwo dostajecie podstawę programową. Tak. Podstawa programowa jest, rozumiem, wysyłana do zespołów, które niejako już czekają w gotowości. Tak. Te zespoły na podstawie tej podstawy programowej opracowują te swoje działki, które mają do zagospodarowania. Ten zespół zajmuje się historią starożytną, ten zajmuje się historią Polski, ten zajmuje się wojnami husyckimi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To po jakimś czasie wraca do wydawnictwa i tu jest już grupa ludzi, kolejna grupa ludzi, którzy te wszystkie zbiory składają w całość, robią z tego podręcznik i ten podręcznik idzie do druku. Rozumiem, że w tak zwanym międzyczasie ktoś to jeszcze na wszelki wypadek sprawdza, przegląda, poprawia ewentualne błędy. Korekta. On jest wysyłany do druku. Nie jest wysyłane do druku. Tu jest korekta. Jak podręcznik jest gotowy, czyli jest przygotowany przez zespół redakcyjny i zatwierdzony przez autorów, bo tam zawsze są zmiany, ale powiedzmy jest wyszykowany przez wydawnictwo, to w postaci pojedynczego wydruku, jeszcze przed drukiem profesjonalnym, czyli w postaci wydruku z drukarki, idzie do ministerstwa, do recenzentów. Podręcznik czyta od 3 do 5 recenzentów powoływanych przez MEN. Są to specjaliści od danego przedmiotu i specjaliści w zakresie języka używanego w danym przedmiocie. Recenzenci czytają ten podręcznik i najogólniej mówiąc zatwierdzają go do użytku szkolnego, czyli albo przyjmują go bezwarunkowo, albo przyjmują go warunkowo pod warunkiem wprowadzenia zmian, albo go odrzucają i wtedy jest droga przez... No, wtedy są kłopoty. No to teraz pogdybajmy. Załóżmy, że ten wariant pod tytułem odrzucenie odpada. I informacja jest pozytywna, raczej wszystko się podoba. Kilka drobnych poprawek. To jest kolejny etap, czyli ta szczotka, znaczy ten egzemplarz testowy powraca, zespoły z powrotem siadają, z powrotem robią poprawki, z powrotem to wpływa do wydawnictwa, z powrotem ta grupa w wydawnictwie jeszcze raz to skleja, nanosi te poprawki, korekty i rozumiem, że ponownie ta poprawiona wersja jest wysyłana do ministerstwa. Tak, do recenzenta, do tego samego recenzenta, czyli pracujemy w takim teamie
recenzent i nasz zespół. No i znowu gdybając, załóżmy, że ten egzemplarz już spotyka się z aprobatą, jest pieczątka, jest podpis, on już wraca zaakceptowany do Państwa i wtedy, rozumiem, idzie to do drukarki. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo nie wiadomo, ile tego wydrukować. Wtedy, jak mamy książkę, która jest zatwierdzona do użytku szkolnego, czyli w tym samym momencie staje się tak zwanym podręcznikiem, to my ten podręcznik musimy pokazać nauczycielom już w sposób, no nazwijmy to, rozpoczyna się promocja tego podręcznika, czyli... Ale przepraszam, przecież ten podręcznik trzeba jeszcze po prostu sprzedać i przekonać do niego klientów. Znakomita refleksja, tak jest, właśnie. Czyli musimy pokazać podręcznik szkołom, żeby one wiedziały, one szkoły, czyli nauczyciele, żeby wiedzieli, że na przykład chcą uczyć z tej książki, dobrze, albo że nie chcą. Panie Jarosławie, rok szkolny zaczyna się 1 września, tak? Kiedy taki podręcznik, gotowy podręcznik musi już być namacalny, żeby móc go pokazać nauczycielom, żeby ci nauczyciele też mieli czas na to, żeby się z nim zapoznać i powiedzieć, tak, chcemy się uczyć z tego podręcznika, nie, ten nas nie interesuje, będziemy szukać innego. Najpóźniej na miesiąc przed końcem roku szkolnego poprzedniego. Czyli maj. Czyli czerwiec. No przełom maja i czerwca. No, niech będzie początek czerwca. Ja wiem, do czego pan zmierza. Mogę powiedzieć tak. Na spotkaniu wrześniowym w ministerstwie... 1 listopada. Znaczy, jak państwo chcecie zdążyć? Jak wspólnie z MEN-em chcemy zdążyć. Bo to nie jest... My nie działamy w oderwaniu... Myśmy powiedzieli tak. Ministerstwu powiedzieliśmy w ten sposób. My potrzebujemy w wariancie minimum jakiś, no nie wiem, 5-6 miesięcy, żeby przygotować książki. To oznacza, że no teraz to już 5 bardziej, jeśli jest początek listopada, miesiąc zostawilibyśmy na aprobaty, to się da zrobić, tylko znowu jest potrzebne porozumienie, to znaczy jest potrzebna szybka ścieżka, o może w ten sposób. Może, tak powiem, z doświadczeń wydawców wynika, że akceptacja podręcznika zajmuje od miesiąca do 3. Więc jeżeli zajmie miesiąc, to jesteśmy w domu. Jeżeli 3, to jesteśmy w lesie. I teraz, jeżeli my przygotujemy podręcznik zgodnie ze wstępnymi, znaczy tak, do listopada jest podstawa, my w ciągu 5 miesięcy przygotujemy książki, w ciągu miesiąca odbędzie się aprobata, to my mamy na przełom maja i czerwca książki do pokazania nauczycielom. I wtedy mamy miesiąc na tę taką zachęcanie, promocję, jak to kampanię informacyjną. Wtedy nauczyciele faktycznie dokonują wyboru. To będzie krótki okres, jak na doświadczenia wydawców z przeszłości, ale jeśli wszyscy mamy takie poczucie, że musimy działać w przyspieszonym tempie, to jest okej. I wtedy na koniec czerwca dyrektor szkoły ogłasza, bo dla nas to jest strasznie ważne, żeby dyrektor powiedział, że u niego w szkole będą podręczniki wydawnictwa A, B i C do przedmiotów takich i takich, to my wtedy na podstawie badania tych deklaracji, tych upublicznionych list podręczników, na podstawie tego szacujemy nakłady, czyli drukujemy książki przez czyli wakacje. To nie jest tak jak z taką klasyczną książką, z powieścią, że wydawnictwo po prostu drukuje, wysyła do księgarni, no i modli się, żeby się dobrze sprzedało. Nie. Znaczy modlitwa oczywiście wchodzi jest, w grę. Ale nie to kolejność. Ale nie, dzisiaj to jest, dzisiaj proszę Państwa, to jest właściwie produkt na zamówienie. To znaczy, szczególnie przy takim rynku, jaki jest obecnie, to znaczy rynku regulowanym, bo my działamy na rynku regulowanym, rynku dotacyjnym, tak? Przecież my pieniądze dostajemy z budżetu państwa za podręczniki, a nie tak jak kiedyś było z budżetów domowych. My dzisiaj, poza tym żyjemy w warunkach zmiany, to znaczy zmienia się podstawa programowa, czyli my musimy przygotować nowe podręczniki. Nie wiemy, ile będzie potrzebnego podręcznika do języka polskiego wydawnictwa A, w związku z czym to upublicznienie tych list przed końcem czerwca, w momencie, kiedy nauczyciele podejmą decyzję i zakończą rok szkolny i będą mogli pojechać na wakacje, to dyrektor, bardzo nam potrzebne jest to, żeby dyrektor upublicznił, bo na tej podstawie my przygotujemy odpowiednią liczbę książek na wrzesień. Ile takich nowych, zupełnie nowych podręczników będzie trzeba przygotować do 1 września przyszłego roku? Nie do 1, na 1 września przyszłego roku. Czyta pan o skalę. Może tak. Wedle deklaracji ministerstwa i stanu na dzisiaj nowe książki szykujemy dla klas 1, 4 i 7. Jeśli chodzi o nową podstawę programową, 3 różne roczniki. Jeśli w każdym z tych roczników jest kilkaset tysięcy dzieciaków, no to trzeba przemnożyć to przez liczbę przedmiotów. No to mamy kilka... No może najprościej wyliczyć klasę 4, bo prawdopodobnie mamy tam polski, matematykę, historię, przyrodę, język,
i zajęcia plastyczne, techniczne, no, informatyka. Mamy podręcznik, czyli mamy załóżmy, mamy, ćwiczeń, już tak? Mamy 8, załóżmy, że mamy 8 przedmiotów, 8 podręczników, no to mamy 2,5 miliona na ten rocznik, tak? Więc samych podręczników. Do tego, jak pan słusznie zauważył, dochodzą ćwiczenia, może jakieś dodatkowe pomoce typu Atlas albo... I to wszystko razy 3. I to wszystko nawet więcej niż razy 3, dlatego, że będzie dużo więcej w klasie 7, więcej przedmiotów, a z kolei trochę mniej w klasie 1. Ale tak, to jest ta skala. No, ale to i tak mówimy o 10 około, milionach. Tak, 8-10 tak, milionów. Mówimy o 10 milionach wydrukowanych książek. Podręczników. Jak w ogóle w tej chwili wygląda rynek książek, książki edukacyjnej? Ile wydawnictw na tym rynku się w tej chwili liczy, działa? To już jest, to jest rynek, który się, za przeproszeniem, zwija. To znaczy, na tym rynku, przed, mogę powiedzieć tak, sekcja wydawców edukacyjnych, to jest grupa, która działa w Polskiej Izbie Książki i grupuje, jak sama nazwa mówi, wydawców książek do szkoły. Ta grupa liczyła 15 lat temu 80-90 organizacji, dzisiaj jest ich niespełna 20. To są wydawcy bardzo różni od wydawców, którzy oferują pełne portfolio produktów do wszystkich etapów edukacji, przez bardzo szczególną, bo